Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Wybiła godzina 10 lub tuż po. Witamy na konferencji prasowej, której celem jest w pewnym sensie podsumowanie kampanii społecznej Pierwsze Kroki w Cyberświecie, kampanii, która jest realizowana przez Fundację Poza Schematami i jest współfinansowana z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Ja nazywam się Magdalena Rowicka i mam ogromną przyjemność poprowadzić i odrobinę powiedzieć o podstawach naukowych tej kampanii, ale ze mną w studio i chciałabym za chwilkę oddać głos naszym współpracownikom i naszym partnerom. W pierwszej kolejności pani dr Bogusława Bukowska, wicedyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. W kolejnej kolejności pani dr Jolanta Jarczyńska, pedagog zajmujący się właśnie tą tematyką, którą poruszamy, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Z nami online będą się łączyli pani profesor Maria Deptuła, która jest konsultantką merytoryczną kampanii, a także pani doktor Blanka Poćwiardowska, która opowie nam o jednym z materiałów, których jest współautorką. I na koniec zaprosimy również ambasadora kampanii Szymona Majewskiego o podzielenie się swoimi impresjami i swoim podsumowaniem. Także zapraszamy do bycia z nami i do zadawania pytań, ale także do kontaktowania się bezpośrednio z Fundacją Poza Schematami. Jeśli mieliby Państwo bardziej szczegółowe pytania, Fundacja z całą pewnością przekaże nam, prelegentom, ekspertom Państwa pytania. W pierwszej kolejności, jak wspomniałam, zaproszę panią dr Bogusławę Bukowską o powiedzenie kilku słów o kampanii i trochę podsumowanie tej ponadrocznej kampanii, może w liczbach czy w materiałach. Dziękuję bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę Państwa, kampania Pierwsze Kroki w Cyberświecie została zainicjowana przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, które biorąc pod uwagę wyniki badań naukowych zleconych między innymi przez tęże instytucję, ale oczywiście nie tylko, stwierdziła, że bardzo często dzieci od najmłodszych lat korzystają w sposób ryzykowny czy w sposób, który może kształtować niewłaściwe wzorce korzystania z mediów cyfrowych. I ten proces takiego nabywania niewłaściwych wzorców korzystania z mediów często zaczyna się już w bardzo, bardzo wczesnym okresie życia. W związku z tym postanowiliśmy, że bardzo istotne jest, aby przeprowadzić szeroką kampanię edukacyjno-informacyjną, właśnie kierowaną do rodziców dzieci najmłodszych, w tym celu, aby jak najbardziej upowszechnić, dotrzeć do jak największej liczby rodziców z taką informacją, wiadomością, w jaki sposób mogą postępować czy działać, aby sprzyjać kształtowaniu się właściwych postaw i właściwych wzorców korzystania z mediów cyfrowych. Tak jak tutaj pani Magda powiedziała, a ja to chcę ponownie podkreślić, kampania została opracowana w kontekście i biorąc pod uwagę wyniki badań naukowych. To jest niezwykle ważne. Z tychże badań wiemy, że dzieci nawet dwuletnie korzystają z mediów cyfrowych bez żadnego monitorowania, wsparcia czy kontroli ze strony rodziców. Tymczasem wszelkie towarzystwa naukowe, które są odpowiedzialne i zajmują się rozwojem psychofizycznym dzieci i młodzieży, podkreślają bardzo, że zasadniczo dzieci do drugiego roku życia nie powinny korzystać z mediów cyfrowych. Potem, gdy dziecko już jest w wieku przedszkolnym, także z naszych badań, między innymi takich zatytułowanych Brzdąc w sieci, wynika, że liczba czy odsetek dzieci, które korzysta z tychże mediów cyfrowych, spędzając niekiedy niewłaściwie czy nieproporcjonalnie długi czas przed ekranami różnych mediów, wynosi około 85% dzieci w wieku 3 do 6 lat, a mało tego, także to korzystanie z mediów odbywa się bez żadnego monitorowania czy nadzorowania ze strony rodziców. Wiemy także, że rodzice zdarza się, iż stosują media cyfrowe jako formę nagrody czy kary za właściwe czy niewłaściwe zachowanie. I także biorąc pod uwagę właściwy rozwój psychofizyczny dziecka,
wiemy, że to może mieć negatywny wpływ na kształtowanie się takich właśnie niewłaściwych wzorców korzystania z mediów, postrzegania ich jako pewnej istotnej nagrody, jako czegoś atrakcyjnego. Już nie mówiąc o wielu innych zagrożeniach, które mogą wynikać z niewłaściwego korzystania, właśnie w szczególności przez te dzieci w wieku przedszkolnym, bo to jest ten czas, kiedy najwcześniej pewne wzorce, pewne postawy i zachowania są kształtowane. Dziecko w wieku 3-6 lat korzysta z mediów cyfrowych w środowisku rodzinnym, dlatego właśnie ta kampania adresowana jest do rodziców. To rodzice mogą określić czy ustalić zasady, czas, zasoby, z których może korzystać dziecko. To też rodzic jest odpowiedzialny za to, aby ukształtować pewną równowagę pomiędzy tym, w jaki sposób i w jakim czasie dziecko korzysta ze świata online i offline. Rodzice są odpowiedzialni za to, aby kształtować inne umiejętności dziecka, takie związane z korzystaniem właśnie z tych zasobów, które oferuje świat offline. Te wszystkie pozytywne rzeczy, które mogą zadziać się w życiu dziecka w wieku przedszkolnym, rzeczywiście odbywają się w środowisku rodzinnym. Dlatego ta kampania właśnie została skierowana do rodziców i opiekunów dzieci w tymże wieku. Kampania, tak jak zostało już tutaj powiedziane, trwa już ponad rok. Wiemy, że dotarliśmy z tą wiadomością do wielu milionów rodziców, co nas niezmiernie cieszy. Zostało wypracowanych wiele materiałów, które są dostępne online i zachęcamy wszystkich do dalszego korzystania z nich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak, myślę, że warto podkreślić, że kampania w dużej mierze wyrosła. Czy pierwszym takim przyczynkiem do kampanii były badania naukowe? I o tych badaniach chciałabym przez chwilę powiedzieć. Będą to badania pokazujące w pewnym sensie ten negatywny aspekt, to znaczy dlaczego jest tak źle i co w związku z tym możemy zrobić. Więc po pierwsze, jak wygląda ta dość niedobra sytuacja? Są to badania realizowane na gruncie polskim. Po pierwsze, zbyt dużo dzieci w wieku przedszkolnym korzysta regularnie z urządzeń ekranowych, z tak zwanych mobilnych urządzeń ekranowych, czyli tablety, telefony komórkowe i laptopy, ale oczywiście dodatkowo znakomita większość również ogląda telewizję. To, co nas bardzo niepokoi jako psychologów i pedagogów, to, że dzieci korzystają z tych urządzeń w samotności, to znaczy w sytuacji, kiedy rodzic potrzebuje zrobić coś innego, w związku z czym daje ten telefon czy tablet, ale jest to trochę niebezpieczne, ponieważ jak dajemy dostęp do internetu de facto, to nie za każdym razem jesteśmy pewni, jakie treści w tym internecie dzieci spotykają. I oczywiście poza standardowymi negatywnymi treściami, takimi jak agresja czy pornografia, może się okazać, że dzieci trafiają na reklamy przeznaczone nawet dla nich, na reklamy słodyczy, na reklamy kolejnych zabawek i coraz to chętniej czy bardziej intensywnie namawiają rodziców. I kolejna kwestia, która też została już przed chwilą powiedziana, zauważyliśmy, że rodzice przyznają, że wykorzystują tę technologię do kontrolowania zachowania swoich dzieci. To znaczy trochę na przykładzie, jak nie zjesz wszystkich warzywek z talerza, to nie będzie dzisiaj telefonu, albo jak wstaniesz w ciągu najbliższych 5 minut, to dostaniesz dodatkowe 15 minut w telefonie czy na tablecie. Czasami nawet rodzice przyznają, że jest to taka kwestia wychowawcza, wręcz korupcja albo szantaż, to są słowa naszych respondentów. Tutaj oczywiście się uśmiecham, bo oczywiście, że było to mówione z przymrużeniem oka, ale jak się nad tym trochę głębiej pochylimy, to okazuje się, że to niestety działa, a jak działa, to rodzice korzystają z tego jeszcze częściej. Czyli w pewnym momencie dochodzi do tego, że jedynym motywatorem do zmiany zachowania, czy do tego, żeby dziecko przestało płakać, jest danie telefonu. Oczywiście jak raz czy dwa razy to się wydarzy, to będzie ok, ale jeżeli to działa i niestety najlepiej działa, to rodzice będą z tego non-stop korzystać, czy prawie non-stop. No i tutaj zaczynają się problemy, ponieważ odbiera
Odbieramy w ten sposób dzieciom możliwość wyrobienia, wyćwiczenia innych sposobów do motywowania siebie i do uspokajania. Wspomniane już były rekomendacje, w związku z czym ja je tylko szybciutko pokażę. One oczywiście też są dostępne na stronie kampanii, czyli na stronie www.pierwszekroki.net. Do drugiego roku życia powinno to być ograniczone używanie, najlepiej w ogóle, chyba że mamy taką potrzebę, aby skontaktować się z mamą, tatą, babcią przez urządzenie do wideokonferencji. To okazuje się być jedynym takim pozytywnym używaniem do drugiego roku życia. Poza tym nie więcej niż godzina dziennie. Treści, z których dzieci korzystają, powinny być wysokiej jakości i tutaj gwiazdka, ponieważ do tego za chwilkę wrócę. I nie powinniśmy korzystać, czy nie powinniśmy dawać naszym dzieciom przed snem albo tuż po obudzeniu się, ponieważ jest to czas, kiedy dziecko potrzebowałoby się wyciszyć, a jednak oglądanie bajek, nawet jak coś gdzieś skacze, to jest pobudzające, a nie wyciszające. No i dla rodziców bardzo, bardzo ważny przekaz wspólnie z dzieckiem. Nie jako tak zwana elektroniczna niania, czyli zamiast mnie jako rodzica, ale wspólnie z dzieckiem korzystajmy z tego urządzenia. To nasza obecność, nasze zwrócenie uwagi, nasze zadanie pytania. A co to za zwierzątko? A co to za kolor? Sprawia, że te treści stają się edukacyjne. No i oczywiście powinniśmy wprowadzić równowagę rozwojową, czyli nie tylko te telefony i tablety, ale i cała masa innej aktywności, fizycznej aktywności, bieganie, skakanie, przewracanie się, manualnej, czyli być może lepienie czegoś, oczywiście poznawczej również, ale i społecznej, czyli zabawa z innymi dziećmi. Chwila o zagrożeniach, ponieważ na ogół mówimy o tych zagrożeniach związanych z treściami, które jak dziecko zobaczy, to już nie odzobaczy i mogą w związku z tym być pewne negatywne konsekwencje, bo to może być agresja, to może być pornografia i tak dalej, i tak dalej. Ale badania pokazują również, że w ogóle im wcześniej w swoim wieku rozwojowym dziecko zacznie korzystać z urządzeń ekranowych, tym gorzej to może wpłynąć na jego dalszy rozwój, na tak zwany rozwój poznawczy, czyli na przykład na zapamiętywanie czy na kontrolowanie swojego zachowania. Dodatkowo bardzo ważne jest, aby nie traktować tych urządzeń jako tak zwanego remedium na trudne zachowania dziecka, bo odbieramy mu w ten sposób możliwość innego wyrobienia nawyków i sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Bardzo ważny punkt w naszych badaniach, czyli w badaniach Brzdąc w sieci 2.0, również uzyskaliśmy potwierdzenie tego wyniku. Telewizja w tle niestety negatywnie wpływa na rozwój dziecka, negatywnie wpływa na utrzymanie kontroli swojego zachowania i utrzymanie uwagi. Czyli jeżeli tak zwana leci telewizja w tle, to może się okazać, że dziecko będzie miało później problemy w skupieniu uwagi. I ostatni punkt. Okazuje się, że bardzo trudno jest przygotować, opracować adekwatne aplikacje edukacyjne dla tak małych dzieci, ponieważ większość tych aplikacji, oczywiście nie wszystkie, ale bardzo duża ich część okazuje się za łatwa dla dziecka. Dziecko chętnie się w nie bawi, ponieważ one są bardzo proste, ponieważ uzyskuje cały czas tak zwane wzmocnienie, czyli świetnie ci poszło, kciuk w górę, fanfary, ale to nie uczy, tylko to pokazuje, że cokolwiek robię z perspektywy dziecka, jak zrobię to szybko, to dostanę nagrodę. I taki wynik również uzyskaliśmy, trochę nas on zdziwił, ale również uzyskaliśmy wynik mówiący o tym, że im więcej czasu w aplikacjach dziecko spędza, zwłaszcza tak zwanych edukacyjnych, tym większy ma problem ze skupieniem uwagi. W związku z czym kilka takich wniosków na zakończenie. Okazuje się, że o ile to korzystanie z urządzeń nie przekracza godziny dziennie i jest zróżnicowane, to nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Ale telewizja w tle, czyli na przykład puścimy sobie jakiś film albo jakiś program i dziecko na podłodze czy na dywanie bawi się klockami, w związku z czym nie są to treści bezpośrednio przeznaczone dla dziecka, ta telewizja rozprasza dziecko i może zaburzać jego umiejętność skupienia uwagi na tym, co akurat robi. I to się może przenieść również do szkoły. Kolejny punkt. Wszelkie treści powinny być dostosowane do dziecka i tutaj
nie powinny być zbyt łatwe, bo jak są zbyt łatwe, to okazuje się, że to wcale nie wpływa pozytywnie. I ostatni punkt, korzystanie z urządzeń takich jak tablet, zwłaszcza po przebudzeniu, tuż przed snem albo w celu uspokojenia się. Nasze wyniki pokazują, że także obniża zdolność kontroli u tak małych dzieci. To się w konsekwencji może przełożyć na opóźnienie gotowości szkolnej, czyli mówimy tutaj o 5-6-latkach, które w wieku 7 lat będą miały problem, żeby pójść do szkoły, jak również mówimy o tym, że dzieci, które są przyzwyczajone do tego, że jak czegoś się uczą na aplikacji, czy korzystając z aplikacji, dostają zawsze pozytywną informację, a w szkole tak nie będzie. Uczenie się alfabetu, uczenie się liczenia okazuje się być może trochę bardziej skomplikowane i te reakcje dziecka na pierwsze porażki w wieku 7 lat mogą być bardzo intensywne. Także proszę Państwa, bardzo dziękuję za ten fragment, same negatywne kwestie, czego nie robić, a teraz chciałam bardzo podkreślić, że kampania obejmuje również kwestie takie, co robić. To jest przede wszystkim edukacja dla rodziców, dla opiekunów, co zamiast tego, w jaki sposób wykorzystywać urządzenia ekranowe, cyfrowe pozytywnie, żeby pozytywnie wpływały na rozwój naszych maluchów. I o tym zaproszę panią dr Jolantę Jarczyńską do opowiedzenia. Jolu, przekazuję ci też pilota. Bardzo proszę. Dziękuję. Poproszę o prezentację, bo jej nie widzę jeszcze. Tak, proszę Państwa, koleżanka wspominała o wynikach polskich badań Brzdąc w sieci 2.0, ale ja tutaj też chciałam potwierdzić, że wyniki badań międzynarodowych, światowych faktycznie pokazują, że media cyfrowe są obecne w życiu małych dzieci, już tych dzieci właściwie od samego poczęcia do właściwie później wieku adolescencyjnego po późną dorosłość. Nie budzi zatem zdziwienia fakt, że dzieci przebywając w otoczeniu mediów cyfrowych poznają świat za ich pomocą. I ten proces nazywa się procesem mediatyzacji rzeczywistości społecznej, czyli poznawania właśnie świata za pomocą, w przypadku małych dzieci głównie, urządzeń ekranowych. Ten proces oczywiście obejmuje te najmłodsze dzieci, co może niepokoić, bo wbrew rekomendacjom słyszymy, że tego typu gadżety dawane są dzieciom kilkumiesięcznym, a nie dwuletnim. Obejmuje zasięgiem oczywiście dzieci starsze, później adolescentów, osób dorosłych. Wkracza tak naprawdę w różne obszary, w różne dziedziny naszego życia. Świat edukacji, świat polityki, świat rozrywki, świat zawodowy, ale również bardzo mocno, o czym była mowa, świat i w obszar życia rodzinnego. Ja nie chciałabym mówić o zagrożeniach, ale chciałabym powiedzieć właśnie o takim świadomym wdrażaniu dzieci, edukowaniu dzieci przez rodziców świat cybermediów. Ponieważ media cyfrowe pełnią bardzo ważną funkcję. Jest to funkcja socjalizacyjna, co oznacza, że za ich pomocą możemy również właściwie wychowywać dzieci, przygotowywać właściwie do wyzwań i zagrożeń również świata tego realnego, ale również świata wirtualnego. Dzięki właśnie mediom dzieci mogą poznawać różne zakątki świata, mogą się uczyć nowych rzeczy, mogą również przyswajać różne wzory zachowań, pewne normy, postawy społeczne. I tutaj niewątpliwie bardzo ważne znaczenie do odegrania, bardzo ważną rolę mają właśnie rodzice, bo to od nich, od tego jaki będzie kontakt ich dziecka z mediami cyfrowymi, będzie zależała właśnie ta relacja, a w przyszłości rozwój dziecka. I dlatego chciałam podkreślić wyraźnie, że media cyfrowe, podobnie jak każde jedne urządzenie, każde inne narzędzia, każde inne urządzenia, same w sobie jako takie ani nie są złe, ani nie są dobre. Tak naprawdę wszystko zależy właśnie od tego, jak będziemy je wykorzystywać. Czy to będzie użytkowanie bezpieczne, czy to będzie użytkowanie, które zagraża. Właściwe użytkowanie przez dzieci mediów cyfrowych musi zawsze, szczególnie te małe, tak, o których mówimy, musi zawsze odbywać się pod nadzorem osób dorosłych, bo tylko taka superwizja, tylko taki nadzór może wiązać się z bezpiecznym korzystaniem i z korzyściami.
A co mówią wyniki badań, jeżeli chodzi o korzyści, jakie wynikają z odpowiedniego użytkowania cybermediów przez dzieci w wieku przedszkolnym? Przede wszystkim badania potwierdzają, że następuje rozwój mowy i ważnych umiejętności szkolnych dziecka. Obserwuje się wzrost zasobu słownictwa. Widzimy, że wzrastają umiejętności związane z czytaniem, pisaniem, liczeniem. Również wzrasta znajomość języków obcych. I tutaj badania podłużne prowadzone właśnie nad tym kontekstem poznawczym pokazują, że takie odpowiednie przygotowanie dzieci do użytkowania mediów cyfrowych przez opiekunów, przez dorosłych jest również dobrym prognostykiem w późniejszych latach edukacji wiążącym się z wysokimi osiągnięciami szkolnymi u dzieci. Po drugie, media cyfrowe właściwie użytkowane również służą rozwojowi umiejętności wzrokowo-przestrzennych. Obserwujemy u dzieci wzrost inteligencji wizualnej. Wbrew temu, co słyszymy, również odpowiednie, właściwe użytkowanie mediów może sprzyjać rozwojowi umiejętności społecznych. Dzieci uczą się komunikacji, budowania i podtrzymywania najpierw relacji oczywiście z dorosłymi, ale później relacji z rówieśnikami. Uczą się, jak wspomniałam, dzięki mediom cyfrowym pozytywnych wzorów, ważnych wartości, szczególnie takich prospołecznych, jak pomaganie innym, jak wolontariat na przykład. Uczą się właściwej reakcji na wygraną i na przegraną, a satysfakcja, jaka płynie z wygranej, wiąże się również z tym, że czują się bardziej zmobilizowane do poprawiania wyników, stawiają sobie wyższe wyzwania. Uczą się również zdrowej rywalizacji. To, co ważne, to taki odpowiedni kontrolowany kontakt dzieci z mediami służy również umiejętności radzenia sobie z przeżywanymi emocjami, które są obecne w trakcie odbieranych przekazów medialnych. To, o czym musimy pamiętać, to przede wszystkim to, że na dobry rozwój dziecka wpływ ma przede wszystkim nasza interakcja, nasza, czyli rodziców z dzieckiem i głównie wspólna zabawa właśnie cyfrowa. Zatem postawmy pytanie, co powinni robić rodzice, aby ich dzieci nauczyły się użytkować media cyfrowe właśnie w taki bezpieczny i twórczy sposób, który może przynieść wymienione przeze mnie przed chwilką korzyści. I tutaj trochę się powtórzę do moich prelegentek, bo rekomendacje są właściwie takie same. Dobry kontakt to znaczy kontakt, który rozpoczyna się o właściwym czasie. I tutaj zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia powinno to nastąpić nie wcześniej niż po 18 miesiącu życia dziecka. Dopuszczalne jest udostępnianie urządzeń ekranowych dzieciom tylko w celu odbycia krótkich wideoczatów w tej sytuacji, kiedy na przykład jest możliwa rozłąka z jednym z rodziców. Po drugie, kolejnym warunkiem jest to, aby te media, te gadżety cyfrowe były udostępniane dzieciom w odpowiednim czasie, o którym mówiła koleżanka, pani Magda, jak również z określoną częstotliwością. Czyli tutaj właśnie tym dzieciom w wieku przedszkolnym do 5-6 roku życia sugeruje się 1 godzinę dziennie na użytkowanie tego typu urządzeń. Zawsze musi to użytkowanie przebiegać pod ścisłym nadzorem rodzicielskim. To, o czym była mowa, oczywiście treści muszą być odpowiednio selekcjonowane. Dziecko powinno mieć dostęp do treści bezpiecznych, adekwatnych dla jego wieku, możliwych do percepcji, takich, które nie szkodzą i treści, o których też mówiła pani doktor Rowicka, w pełni wartościowych, to znaczy takich, które faktycznie edukują, które wiążą się z twórczością u dziecka, z takim sposobem korzystania, który nazywamy aktywnym, a nie biernym, pasywnym. No i my jako rodzice odpowiedzialni jesteśmy przede wszystkim za dokonanie wstępnej selekcji. Cokolwiek wcześniej pokażemy dziecku, udostępnimy, powinniśmy sami obejrzeć, powziąć namysł nad tym, jaki to może przynieść odbiór, jak to w percepcji dziecka zostanie odebrane, czy te treści są wartościowe, czy są bezpieczne, co nasze dziecko może z tego wynieść, czego się może nauczyć, jakie również może przeżywać w związku z tymi treściami emocje. Czyli pamiętajmy również o tym, aby zadbać w sposób właściwy o taką codzienną rutynę, o tak zwaną higienę snu i otoczenia. Czyli pamiętajmy, że powinniśmy dbać o to, aby pozostałe godziny w ciągu dnia dziecko spędzało twórczo, alternatywnie
czas bez ekranu jest bardzo ważny również, jeżeli chodzi o pewne zwyczaje zachowania członków rodziny, więc ustalmy na przykład, że w czasie posiłków nie ma obecnych urządzeń ekranowych i z tych urządzeń nie korzysta żaden z członków rodziny. Co najmniej na jedną godzinę przed snem nie udostępniamy urządzeń ekranowych dzieciom, bo tak jak tutaj koleżanka wspomniała, to niebieskie światło niestety pobudza mózg dziecka, co wiąże się z problemami z sennością. Zadbajmy o to również, aby pokój dziecięcy, aby sypialnia dziecięca była taką przestrzenią wolną od elektroniki. Nie ładujmy tam w ciągu wieczora, nocy żadnych urządzeń ekranowych, telefonów, tabletów. Zadbajmy o ustalenie pewnych zasad, zorganizujmy, zaplanujmy tak zwany rodzinny plan medialny, którym jasno będą ustalone warunki, kiedy, w jakiej porze, w jakim czasie, pod czyim nadzorem dziecko może korzystać z urządzeń cyfrowych. No i pamiętajmy o tym, że my jesteśmy jako dorośli modelami dla naszego dziecka. Dzieci korzystając z urządzeń ekranowych, tak naprawdę modelują, odwzorowują nasze zachowanie, więc bardzo często to, jaka jest nasza relacja z mediami cyfrowymi, będzie w przyszłości świadczyło, jaką relację z mediami cyfrowymi będą miały dzieci, również później adolescenci. I pamiętajmy o alternatywie, o czasie wolnym właśnie, o rekreacji, ale takim bez mediów cyfrowych. Tutaj zalecenia, jeśli chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym, są takie, że dziecko powinno do 3 godzin spędzać dziennie na innych aktywnościach fizycznych. Nie zakazujmy tym dzieciom powyżej 2 roku życia użytkowania mediów cyfrowych, ale współtowarzyszmy i świadomie wprowadzajmy nasze dzieci w świat mediów cyfrowych. Uczmy dziecko krytycznie analizować treści, które mu udostępniamy. Rozmawiajmy o tym, co widzi, jak to rozumie. Pokazujmy i dyskutujmy na temat bohaterów, antybohaterów, bajek, filmików, gier. Będzie to z pewnością znakomitą okazją do tego, aby nauczyć dziecko krytycznego myślenia. Rozmawiajmy o tym, co myśli, co widzi, co czuje. Tutaj badania pokazują, że właśnie taki sposób komunikacji, takie współtowarzyszenie bardzo mocno wzmacnia więź emocjonalną między dzieckiem a rodzicami. Jest to bardzo istotny czynnik chroniący przed różnego rodzaju zaburzeniami, trudnymi zachowaniami u dzieci. Media cyfrowe pełnią bardzo ważną funkcję, więc traktujmy też je na przykład jako rozrywkę, z której płynie wiele korzyści. Jest to również okazja do integracji rodziny. Traktujmy je jako narzędzie do poznawania świata przez nasze dzieci. To sprzyja rozwojowi poznawczemu i emocjonalnemu. No i w celach komunikacyjnych użytkujmy je tylko wtedy, kiedy faktycznie jest to koniecznością. Co trzeba zatem robić? Przede wszystkim być blisko dziecka, bardzo dużo z nim rozmawiać, budować z nim bliską więź emocjonalną, wspólnie spędzać czas z dzieckiem właśnie wtedy, kiedy korzysta ono z cybermediów, sprawdzać za każdym razem udostępniane jemu treści, kontrolować, w jaki sposób odbywa się to obcowanie z urządzeniami cyfrowymi, no i uczyć je właśnie dokonywania właściwych, bezpiecznych wyborów, czyli takich treści, które są edukacyjne, które stanowią wartościową rozrywkę, które są bezpieczne i adekwatne do wieku, które uczą i bawią. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani doktor Jolanta Jarczyńska. Ja sobie pozwolę zadać pytanie. Bardzo proszę. Bo fantastyczna prezentacja. Przemysły, zapraszam oczywiście do zadawania pytań, zapraszam do robienia notatek i do opublikowania tego, o czym mówimy. Ale fantastyczna informacja również dotyczyła tego, że nie przed snem, prawda? Bo te treści na ogół to są bajki, które dziecko zna, to na ogół są bajki pobudzające, w związku z czym najlepiej by było, żeby dziecka nie przyzwyczajać do tego, żeby zasypiało, oglądając bajkę. W jaki inny sposób można uśpić dziecko? Czytając mu bajkę, opowiadając mu bajkę, rozmawiając, położyć się koło niego, przytulić, zapytać, porozmawiać, jak minął mu dzień.
Na pewno wskazane są takie formy aktywności, które wyciszają, które uspokajają, a nie pobudzają. Więc nie ma mowy tutaj o bajkach internetowych, ale również jako rodzice nie psoćmy się, nie prowokujmy dzieci do takiej aktywności, która pobudza, tak, fizycznej, pod tytułem, że będziemy, nie wiem, urządzać jakieś tutaj bieganinę, czy nagle zaczniemy zapraszać dziecko do budowania klocków, układania jakichś budowli, puzli. To nie jest ten moment, to nie jest ten czas. W tym momencie musimy wyciszać dziecko, przygotowywać do snu. Świetnie, wyciszać, tak, absolutnie przed snem wyciszać. Proszę Państwa, kampania to oczywiście słowo pisane, to jest bardzo dużo artykułów napisanych przez ekspertów, między innymi przez panią dr Jolantę Jarczyńską, ale to także są podcasty Słowo Mówione, w których wystąpiły również pani dr Jolanta Jarczyńska, ale też pani profesor Maria Deptuła, czy zresztą ja sama. Ale poza informacjami dla rodziców i dla opiekunów, w kampanii również pojawiają się materiały, które można dać dziecku, na przykład kolorowanki, ale także piosenka. I chcielibyśmy zaprezentować tę piosenkę tu i teraz. Bardzo proszę o piosenkę. Mam na wyciągnięcie ręki wynalazków masę. Tu telefon, tam komputer, sięgam po nie czasem. Cały świat w zasięgu mamy, nim się palcem kiwnie. Raz internet jest pomocy, a raz wręcz przeciwnie. Nikt nam zatem wynalazki ułatwiają sprawy. Lecz i bez nich bądźmy chętni do wspólnej zabawy. Nikt nam zatem wynalazki ułatwiają sprawy. Lecz i bez nich bądźmy chętni do wspólnej zabawy. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że przynajmniej mamy dwa przekazy, prawda? Po pierwsze, zawsze razem, bo z tą mamą, tatą czy innym opiekunem jest po prostu bezpieczniej, a poza tym nie tylko świat internetowy, nie tylko urządzenia, cała masa innych aktywności jest niezmiernie ważna. Poza na przykład piosenką, w kampanii opracowano również poradnik dla rodziców, materiał skondensowany w wersji elektronicznej, który został już rozesłany do chyba wszystkich przedszkoli. Poradnik o nazwie bardzo przewrotnej i bardzo takiej, bym powiedziała, wpadającej tak w pamięć, bo pomocownik, tak? Czyli sytuacje, czy sugestie, propozycje, jak sobie poradzić z różnymi trudnymi sytuacjami, z którymi rodzice mierzą się, jeżeli chodzi o dzieci. I do zaprezentowania tego poradnika chciałabym zaprosić panią doktor Blankę Poćwiartowską, pedagoga, właśnie współautorkę tego materiału, jak i autorkę wielu, wielu tekstów na stronę. Dzień dobry, zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Udostępnię tylko prezentację, żeby opowiedzieć o pomysłowniku, który został wykonany we współautorstwie, bo oprócz mnie pomysłownikiem zajmowała się także dr Violetta Junik i Karolina van Leare. Ten pomysłownik miał być takim sposobem na to, żeby rodzicom przekazać wiedzę, która może im się przydać w sytuacjach krytycznych, w
trudnych, takich, w których przydaje się jakiś pomysł na to, co zrobić, żeby nie korzystać z tych urządzeń elektronicznych, tylko i wyłącznie w prowadzeniu dziecka, w życie, w świat. Jeszcze chwilkę, tylko udostępnię prezentację. Będę dalej o tym opowiadała. Zależało nam na tym, żeby rodzice uzyskali wiedzę na temat różnego rodzaju zagrożeń i możliwości, które daje cyberprzestrzeń. Nasz główny cel to propagowanie zasad i wzorów zachowań, które są bliskie takiemu bezpiecznemu i kreatywnemu używaniu nowych mediów przez dzieci w wieku przedszkolnym. Tu sporo zostało powiedziane o tym, co w pierwszej części pomysłownika również się znalazło, bo za tę część opracowania była odpowiedzialna dr Wioletta Junik z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zawarła tam informacje na temat tego, co sprzyja nadmiernemu używaniu urządzeń cyfrowych przez dzieci. Tu już było powiedziane, że ten wczesny wiek korzystania z mediów, tutaj brak jakichś granic, ograniczeń w dostępie do tego typu mediów przez dzieci, korzystaniu z tych mediów w taki sposób, który wiąże się z używaniem go jako środka wychowawczego, jako nagrodę lub karę. Z pewnością są to zachowania rodzicielskie, które mogą prowadzić do zbyt nadmiernego, zbyt wczesnego korzystania z tychże mediów. O sposobach chronienia dzieci przed zagrożeniami związanymi z nadużywaniem cybermediów w taki szczegółowy sposób opowiedziała dr Jolanta Jarczyńska. I my starałyśmy się, by w tej naszej ulotce ta wiedza była również opracowana w postaci krótkich zasad, konkretnych wskazówek dla rodziców, co jest ważne w używaniu tych mediów, jak bardzo ważna jest równowaga tego funkcjonowania dziecka nie tylko w świecie medialnym, ale właśnie poznawania świata poprzez relacje z innymi, poprzez zabawę, poprzez aktywność ruchową, tak by dziecko nauczyło się, że wiele innych aktywności życiowych może sprawiać radość, może dawać satysfakcję, może prowadzić do zadowolenia i do budowania relacji zarówno tych rodzinnych, jak i z rówieśnikami. W ulotce znalazły się zasady korzystania z internetu i z mediów elektronicznych po to, by rodzice wiedzieli, jakie zasady warto wprowadzić i które z nich no, powinny być, znaczy wszystkie zasady powinny obowiązywać dziecko, natomiast powinny pojawić się też zasady, które obowiązują wszystkich członków rodziny, na przykład te związane z nieużywaniem komórki, tabletów w trakcie wspólnych posiłków. Myślę, że to ważna zasada, która modeluje adekwatny sposób działania, które pokazuje dziecku, że kiedy jest jedzenie, koncentrujemy się na jedzeniu, cieszymy się rozmową, cieszymy się smakami i to jest główna nasza aktywność w tym momencie, tak by nie rozpraszać uwagi dziecka właśnie poprzez media, poprzez jakieś innego rodzaju aktywności, które zakłócają mu sprawdzenie, czy tak naprawdę jest najedzone, czy nie. Czy jeszcze warto posiedzieć przy stole i dokończyć posiłek, czy tak naprawdę dziecko umie odczytywać te sygnały głodu i sytości. Kolejne elementy to pozytywne i negatywne skutki używania przez przedszkolaki urządzeń ekranowych. I na przykład ważnym takim pozytywnym skutkiem używania urządzeń ekranowych może być to, że dzieci korzystając z różnego rodzaju gier mogą w trakcie tych gier się poruszać i ta aktywność fizyczna jest połączona z korzystaniem z urządzeń medialnych. Dodaję tylko ten jeden mały aspekt, bo inne były wcześniej już omówione. I o tych negatywnych skutkach używania przez przedszkolaki urządzeń ekranowych też było sporo powiedziane. Ta wiedza najnowocześniejsza uzyskana na podstawie najnowszych badań została zawarta w ulotce.
To, co ważne, w ulotce pojawiły się też oznaki uzależnień. O nich może trochę więcej powiem, bo tutaj tego elementu wiedzy nie było w naszej prezentacji wspólnej, podsumowującej naszą kampanię. Uzależnienie może się przejawiać tym, że dziecko nie ma kontroli nad czasem i sposobem używania tych mediów. Oczywiście przedszkolak nie musi mieć takiej kontroli, bo nie ma jeszcze poczucia czasu. To poczucie czasu zdecydowanie gdzieś się może mu zagubić w trakcie zaangażowania w grę, ale kiedy na przykład ma ustawiony minutnik, słyszy informację od rodzica, że ten czas się już kończy i nie potrafi ze spokojem odłożyć tego tabletu, nie potrafi zakończyć tej swojej gry na komórce. Oczywiście to nie jest jedyna oznaka uzależnienia, bo to, że dziecku trudno się rozstać z aktywnością, która jest atrakcyjna, może być naturalne. Ale może dziecko również tracić zainteresowanie innymi różnymi aktywnościami, takimi, które do tej pory były atrakcyjne. Rysowanie, zabawa z rodzeństwem, zabawa na placu zabaw, czy też jakieś aktywności, czytanie książek, układanie puzli, układanie klocków. Jeśli dziecko traci takie zainteresowanie tymi czynnościami, które wcześniej lubiło, zdecydowanie powinno to wzbudzić czujność rodziców. Jeśli dziecko nie potrafi myśleć o niczym innym, poza grą, poza bohaterami gry, poza tym, co dzieje się w tej grze, i o tym głównie opowiada, to są główne wątki jego zabaw czy rozmów, to rzeczywiście, o ile jeszcze zabaw, to jest dobrze, ale o ile te rozmowy koncentrują się tylko na tym, kiedy usiądzie do ekranu, kiedy rozpocznie właśnie tę grę, to rzeczywiście może to wskazywać na niebezpieczeństwo uzależnienia. Problemy związane z nawiązywaniem relacji z innymi to też kolejny element, który może wskazywać na jakąś oznakę uzależnienia od tego urządzenia, od tego sposobu spędzania wolnego czasu. Kiedy te relacje nie są tak atrakcyjne, żeby dziecko mogło zrezygnować z gry na jakimś urządzeniu, kiedy tak naprawdę ma trudność z tym, jak rozpocząć rozmowę, co powiedzieć. I oczywiście przedszkolak może mieć w tej trudności, bo jest jeszcze w takim wieku, kiedy się tego uczy. Ważne, żeby rodzice dawali mu tyle wsparcia, by mogło nauczyć się właśnie tychże umiejętności. Kiedy w rodzinie pojawiają się kłótnie dotyczące tego, jak korzystać z tych mediów, dotyczące tego czasu korzystania, to rzeczywiście może być coś, co może być kolejną oznaką uzależnienia dziecka od tych nowych mediów. Dodatkowym wyznacznikiem trudności w tym zakresie i jakichś niebezpieczeństw, które się mogą pogłębiać, może być to, że dziecko stara się napięcie, jakąś obawę, lęk, czy też nagromadzony stres rozładowywać właśnie za pomocą zabawy smartfonem, oglądania czegoś na tablecie. No i oczywiście objawy uzależnienia, które związane są z większą drażliwością, z niepokojem, z nasileniem zachowań agresywnych. To tutaj te ważne informacje znalazły się w ulotce, by rodzice mogli przyjrzeć się zachowaniu dziecka i sprawdzić, czy przypadkiem nie pojawia się tego typu trudność albo zwiastuna tej trudności, na które warto zdecydowanie zareagować, wzmacniając te wszystkie warunki, które byłyby odpowiedzialne za to, żeby dziecko rozwijało swoje umiejętności w świecie realnym. Przyczyny powstawania zagrożeń też już zostały wcześniej wspomniane przez moje poprzedniczki, prelegentki. Sposoby chronienia dzieci przed zagrożeniami znalazły się w ulotce, także sporo ważnych, istotnych treści dla rodziców. No i zasady korzystania z internetu, z mediów elektronicznych, takie, które będą budowały bezpieczną relację z tymi mediami, będą budowały te umiejętności, które są potrzebne do tego, żeby rzeczywiście z nich korzystać w odpowiedni do wieku sposób. Część druga naszej ulotki była skoncentrowana na
opisie konkretnych sytuacji życiowych, które mogą się pojawić w danym momencie, gdzie pojawia się pokusa zastosowania tego smartfonu czy jakichś nowych mediów, gdzie rodzice mają ochotę wręczyć dziecku ten sprzęt i przez chwilę zająć się swoimi obowiązkami, gdzie rzeczywiście może on pełnić funkcję takiej niani, ale też w takich sytuacjach codziennych, w których dzieci próbują, sprawdzają, czy te zasady rzeczywiście obowiązują wszystkich, czy rzeczywiście będzie działo się tak, że może trochę dłużej jednak wynegocjują dłuższy czas korzystania z mediów, więc tu pojawiają się opisy sytuacji, na przykład wspólnego posiłku, niechęci dziecka do mycia zębów i tutaj propozycji dziecka, że zrobi to wtedy, kiedy będzie mogło w trakcie obejrzeć jakąś bajkę, czy sytuacji, w których dziecko właśnie otrzymało smartfona, ma określony czas gry, a kiedy ten czas się kończy, nie potrafi oddać komórki rodzicowi, nie wie, jak zakończyć tę grę, nie chce dostosować się do określonych zasad. Sytuacji konfliktów między rodzicami i to, że dziecko sięga po ten sprzęt wtedy, kiedy trudno mu poradzić sobie z napięciem. Tych sytuacji jest kilka. Do każdej z nich założyłyśmy, że potrzebny jest tylko sposób poradzenia sobie w tej sytuacji, ale przyjrzenie się tej sytuacji z takiej perspektywy reakcji rodziców. Co rodzice sobie myślą o tej sytuacji, jakie mogą mieć emocje, jak nastawiają się w stosunku do dziecka, jak zareagować, co konkretnie zrobić. Ale żeby założyłyśmy ze współautorką Karoliną van Laere, tutaj pełniłam faux pas, bo pomyliłam właśnie nazwisko, przepraszam najmocniej Karolinę. Uznałyśmy, że potrzebny jest taki wgląd rodzicielski w to, co ja przeżywam w tej sytuacji, by móc poradzić sobie z tym napięciem, które aktualnie przeżywam i znaleźć ten sposób, którym rzeczywiście chcę zareagować, żeby dziecko nauczyło się innego sposobu reagowania, żeby nauczyło się, że są jakieś zasady, które je obowiązują, nawet wtedy, kiedy jest to dla niego frustrujące, nawet wtedy, kiedy mu się to nie podoba, kiedy jest to dla niego trudne. Podałyśmy kilka sposobów, jak rodzice mogą obniżyć to napięcie, jak zdają sobie sprawę z tych myśli, jak zdają sobie sprawę z tych emocji. I te myśli wcale nie muszą być, o moje malutkie dziecko jeszcze tego nie potrafi, tylko znowu się to zdarza, co ja mam z tym zrobić, dlaczego to mnie spotyka, może moje dziecko jest uzależnione, jestem zdenerwowana, jestem pobudzona, jestem napięta, wściekła. Różne tutaj mogą się pojawić reakcje rodzicielskie i one mogą być naturalne w zależności od temperamentów rodziców, bardzo, bardzo różnorodne. Nam zależało z Karoliną, by znaleźć takie sposoby, by pomóc rodzicom obniżyć trochę to napięcie. Czy oddech, czy przypomnienie sobie o tym, że to dziecko rzeczywiście jest jeszcze małe, wielu rzeczy nie potrafi, przywołanie jakiejś wiedzy na temat rozwoju dziecka, takiej skrótowej, w jednym zdaniu, jakiegoś sposobu, który pomoże obniżyć to napięcie, by rzeczywiście wybrać to zachowanie, które będzie najbardziej wspólnie z tym, do czego chcą dążyć rodzice i co rzeczywiście odniesie taki skutek, jakiego oczekują, czyli taka zdrowa relacja z mediami. Żeby pomóc trochę rodzicom obniżyć to napięcie, poszukałyśmy możliwych przyczyn tego zachowania. Może dziecko jest głodne, może jest sfrustrowane tym, co działo się w przedszkolu. Może to jest dla niego najprostszy sposób, żeby dostać tę informację zwrotną o tym, że robi coś bardzo dobrze i w związku z tym sięga po to zachowanie, które jest trudne i dla niego, i dla rodziców. I przyglądamy się też temu, jakie emocje dziecko w tej sytuacji przeżywa. Nie zakładamy, że dziecko manipuluje dorosłym, nie zakładamy, że robi mu na złość, tylko zakładamy, że dąży najkrótszą drogą do przyjemności, która jest mu w danym momencie potrzebna, a tą przyjemnością będzie szybkość dostępu do tego sprzętu, radość z tego, że odniosło sukces w postaci wygranej gry. Kolejne elementy do tego opisu sytuacji szukamy tak naprawdę, co może oznaczać to zachowanie, o co nas prosi to dziecko, czy o naszą uwagę, czy o to, że nie potrafi sobie poradzić teraz z tymi emocjami. I
adekwatnie do tego, jak to znaczenie odczytujemy. Możemy to sprawdzić, dowiedzieć się od dziecka, co się dzieje, widzę, że jesteś zdenerwowany, trudno zakończyć grę, która była taka przyjemna. Rozumiem, że trudno się czasami rozstać z bohaterami gry, czy z tą twoją grą, w którą tak lubisz grać. Propozycja działania rodziców bez używania urządzenia, taka, która rzeczywiście uwzględni potrzeby dziecka, ale też pozwoli rodzicom egzekwować te zasady, które zostały wcześniej wprowadzone, ustalone, które dziecko zna, do których rodzic może się odwołać. Przy takim pełnym zrozumieniu tego, że nie jest to prosta umiejętność, której dziecko od razu się nauczy. Być może rodziców czeka trochę frustracji, zanim dziecko nauczy się tego korzystania i labilność emocjonalna, taka chwiejność emocjonalna dzieci w wieku przedszkolnym może tutaj zdecydowanie sprawiać, że rodzicom może być trudniej przyjąć te bardzo intensywne emocje dziecka. No i tutaj mamy kilka takich propozycji, i żeby też pokazać rodzicom, jakie są korzyści ze stosowania tych działań, które proponujemy, to wskazujemy, czego tak naprawdę po tym sposobie działania, dzięki temu sposobowi działania nauczy się dziecko. Jeśli chodzi o ten nasz pomysłownik, to takie krótkie zestawienie tych treści, które się tam znalazły. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że ta pozycja jest absolutnym podsumowaniem i kwintesencją tego, co chcieliśmy w kampanii zrobić. To znaczy w pierwszej części podsumowanie wszystkiego, o czym w zasadzie my trzy powiedziałyśmy, tak? Pani doktor Jolanta Jarczyńska, na samym początku pani doktor Bogusława Bukowska i trochę o tych zagrożeniach, negatywnych konsekwencjach, o których ja powiedziałam, ale druga część jest praktyczna, tak? To jest absolutnie to, czego rodzic w potrzebie potrzebuje, tak? Usłyszeć czy przeczytać, co takiego mogę zrobić, bo ja też się sam denerwuję, tak? Bo dziecko płacze, dziecko mnie nie słucha, jest niby czas na spanie, a lata jest strasznie pobudzone. Co ja mogę zrobić i nie użyć technologii, tak? I absolutna akceptacja tego, że ja mogę mieć też troszeczkę trudne emocje w związku z tą sytuacją i próba zrozumienia, co jest po stronie dziecka. Bardzo serdecznie dziękuję za dołączenie do nas pani doktor Blanka Poćwiartowska. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. A Państwa zachęcam do korzystania, do zajrzenia do poradnika. Proszę Państwa, przeszliśmy powoli do takich praktycznych aspektów i na sam koniec prezentacji chciałam zaprosić o dołączenie do nas pani profesor Marii Deptuły, o to, aby podzieliła się z nami takim już byśmy powiedzieli zupełnym powrotem do korzeni, a mianowicie o korzyściach związanych z używaniem czy z zabawą z grami planszowymi. Nie grami komputerowymi, tylko grami planszowymi. Dzień dobry pani profesor. Pani profesor Maria Dzień Deptuła dobry. Jest konsultantką merytoryczną całej kampanii. Także bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszam. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Już udostępniam ekran. Tylko jeszcze. O, tak. Dobrze. Chciałam właśnie powiedzieć o tym, jak możemy wykorzystać dobrze znane nam gry planszowe we wspieraniu dziecka w rozwoju samoregulacji. I od razu chciałabym tutaj zwrócić uwagę na to, że jest to pojęcie szersze niż znana wszystkim samokontrola. Mówiliśmy i znamy wszyscy takie przekonania, że dziecko musi się nauczyć kontrolować swoje impulsy, swoje zachowania, które pod wpływem emocji podejmuje. Samoregulacja jest pojęciem szerszym. Oznacza generalnie radzenie sobie, taką zdolność, przepraszam. Mówiłam o różnicach między pojęciem samokontroli i samoregulacji. Samoregulacja jest pojęciem szerszym. Możemy powiedzieć, że to jest taka zdolność, która pozwala dziecku kierować własnymi myślami, zachowaniem w sposób świadomy, celowy, przez siebie pożądany. Oczywiście nikt nie rodzi się z tą umiejętnością, uczymy się jej w toku naszego życia.
Szerzej możemy też powiedzieć, że to jest taka zdolność do konstruktywnego, zdrowego radzenia sobie w sytuacjach stresujących. I ta zdolność, tak rozumiana, rozwija się wraz z rozwojem mózgu dziecka, w zależności od tego, jakie warunki stworzą dziecku dorośli, rodzice, opiekunki w żłobku, nauczycielki w przedszkolu. Dlaczego to jest ważne? Między innymi dlatego, że w okresie przedszkolnym dziecko ma do zrealizowania bardzo ważne zadanie rozwojowe. Musi się nauczyć osiągać swoje, planować swoje działania i osiągać swoje cele zgodnie z normami społecznymi, co jest dla dziecka w tym wieku bardzo, bardzo trudne, także z powodu jeszcze niskiego poziomu rozwoju zdolności do samoregulacji, ale radzenia sobie z pobudzeniem, ale też ze względu na trudności w przewidywaniu skutków swojego działania, także ze względu na frustrację, której często doświadcza na drodze do celów, które podejmuje. Musi sobie też uczyć, musi mieć okazję do tego, żeby się uczyć radzenia sobie z tymi przykrymi emocjami w zdrowy sposób. No a dzięki temu, jeśli takie warunki rodzice, wychowawcy mu tworzą, rozwija też swoje poczucie sprawstwa i poczucie własnej wartości. Zdobywa też wiedzę nie tylko o sobie, ale o innych ludziach, o ich potrzebach, emocjach i przyczynach ich zachowań. Czyli inaczej rozwija teorię umysłu, która pozwala mu potem w relacjach społecznych, sięgając właśnie do tej wiedzy, rozumieć, co się w interakcji z innymi osobami dzieje. Dzięki naszemu wsparciu rozwija też zdolność do reagowania empatycznego na potrzeby innych ludzi i uczy się wspólnych aktywności, wspólnej zabawy. Dlaczego gry w ogóle mogą być dobrą okazją do wspierania rozwoju zdolności do samoregulacji? No między innymi dlatego, że dziecko może rozwinąć tę zdolność wtedy, kiedy my pomagamy mu regulować jego poziom pobudzenia. To jest ogromnie ważne zadanie dorosłych już od urodzenia się dziecka, ponieważ małe dziecko w sytuacji trudnej zaczyna płakać i nie potrafi się samo uspokoić. Dorosły jest tą osobą, której zachowania przynoszą dziecku ukojenie. I tak kolejno przez kolejne lata życia dziecka, takie jest nasze zadanie, żeby na miarę jego potrzeb pomagać mu regulować napięcie. Gry są taką dobrą okazją, ponieważ one pozwalają nam zaaranżować sytuację, która podnosi poziom pobudzenia. I dzięki temu możemy obserwować, jak dziecko radzi sobie z pobudzeniem, jakie są przejawy tego pobudzenia u niego, jakie zachowania, co mówi, co robi. Dalej też możemy obserwować, w jaki sposób sobie radzi z tym pobudzeniem, które narasta w czasie gry. No i dzięki tej wiedzy możemy też odkryć, czego nasze dziecko potrzebuje i adekwatnie do jego potrzeb wspierać je w wyrażaniu, w rozpoznawaniu uczuć, w nazywaniu ich i w radzeniu sobie z nimi. To, co ułatwia uczenie się w sytuacji gry, to to, że to jest zabawa. To nie jest sytuacja naturalna, która się zdarzyła w życiu w sposób nieoczekiwany, takich też jest pełno i wtedy nasze zadanie jest trudniejsze. Natomiast wtedy, kiedy się bawimy z dzieckiem, sami mamy niższy poziom emocji, no i łatwiej nam jest też skupić swoją uwagę na dziecku i na tym, czego ono potrzebuje. Ważne jest jednak, żebyśmy byli świadomi tego, co się z nami dzieje, i żebyśmy sami potrafili w zdrowy sposób regulować swoje napięcie. Ważne jest też to, żebyśmy byli zainteresowani tym, jak się nasze dziecko rozwija, co umie, czego potrzebuje. Wspólna gra jest dla dziecka zatem wyzwaniem, a dla dorosłego szansą na to, żeby je poznawać i żeby się uczyć wspierać dziecko w rozwoju. Czego między innymi, co jest trudne dla dziecka w sytuacji takiej gry? No, na pewno jest bardzo trudne czekanie na swoją kolej, a to jest umiejętność bardzo ważna. Mówi się inaczej o niej, że dziecko musi się nauczyć odraczania gratyfikacji.
po to, żeby umiało podejmować wysiłek z myślą o czymś, co nie przyniesie od razu oczekiwanego rezultatu, a co jest potem ważne w dalszym życiu, także w szkole. Wtedy, kiedy ono czeka na swoją kolej, to dorosłym może, obserwując je, widząc oznaki rosnącego pobudzenia, zniecierpliwienia, może wykorzystać ten moment na to, żeby zapytać dziecko na przykład o to, co się z nim dzieje. Taką techniką, też opisywaną w materiałach kampanii, jest technika odzwierciedlania, kiedy pytamy na przykład dziecko, czy ja dobrze myślę, że już dłużej nie wytrzymasz, tak? Dobrze, a czy ja dobrze myślę, że się bardzo złościsz, albo mogę powiedzieć, że widzę, tak? Widzę, że jest ci bardzo trudno, albo że się mocno niecierpliwisz. No i dalej możemy przy pomocy zadawania pytań, możemy sprawdzać, co dziecko wie na temat tego, co może mu pomóc. Możemy o to pytać, ale też jeśli nie ma dziecko pomysłu, tak, no to możemy też pytać, a co myślisz o, na przykład o tym, żeby, nie wiem, dwa razy podskoczyć, zanim, jeśli gramy także z innym dzieckiem, tak, ktoś jeszcze oprócz nas bierze udział w tej grze i się zastanawia nad tym, co ma zrobić, może być, a co byś pomyślała, a czy by ci pomogło, jakbyś dwa razy podskoczyła na przykład, tak, w tym czasie, kiedy Kasia się namyśla. No i bardzo często jest wtedy tak, że dziecko mówi, nie, nie, podskakiwać nie chcę, ale za to przebiegnę się, tak, dookoła stołu. I to jest też fajny moment, w którym pokazujemy dziecku, że są różne techniki radzenia sobie i nie potrzeba poganiać rówieśnika, który właśnie potrzebuje trochę czasu, żeby się namyśleć nad swoim kolejnym ruchem. Gra też jest wyzwaniem dla dziecka, ponieważ wymaga planowania swojego działania i przewidywania jego skutków wtedy, kiedy przeżywamy pewien poziom napięcia. I to jest bardzo trudne. To, co jest ważne, to to, żeby dorosły umiał okazywać cierpliwość, żeby dawał dziecku czas na podjęcie decyzji, ale też, żeby pozwalał dziecku na zmianę wcześniej podjętej decyzji w pewnych granicach regulowanych zasadami gry, na które możemy się też umówić przed jej rozpoczęciem, jak już wiemy, czego dziecko potrzebuje i co może być dla niego trudne. Możemy pozwalać mu na zmianę wcześniej podjętej decyzji, pamiętając, że dziecko nie ma takiej zdolności, dziecko w wieku przedszkolnym, zwłaszcza we wczesnej fazie tego okresu przedszkolnego, nie ma takiej umiejętności, żeby z góry przewidzieć, że jak podejmie taką decyzję, wykona taki ruch, to przyniesie to taki, a nie inny skutek. Ona go widzi i w momencie, kiedy go widzi, wtedy może mieć inny pomysł, tak? Dlaczego to jest ważne, żebyśmy na początku, kiedy uczymy się grać w gry, żebyśmy dziecku na to pozwalali? Właśnie dlatego, żeby ono się uczyło, że wtedy, kiedy popełniamy jakieś błędy, możemy je naprawić. Ale że są też pewne granice regulowane zasadami, na które się umawiamy, przystępując do gry, których trzeba przestrzegać. No i wtedy też my już nie ustępujemy, tak? I dziecko musi sobie radzić z frustracją, którą przeżywa, w związku z tym, że jego nowy pomysł nie będzie zrealizowany. No i kluczowe i najtrudniejsze chyba to jest wyzwanie dla dziecka, to jest porażka, doświadczenie porażki, a gra jest zawsze tak skonstruowana, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa i na to po prostu nie ma rady. To, co jest ważne, to to, żebyśmy na początku wybierali takie gry, które nie zabierają dużo czasu, nie wymagają od dziecka długiego panowania nad tym oczekiwaniem na sukces czy nad swoim lękiem, że się tym razem nie uda i nie wygra. I żebyśmy mogli zagrać parę razy, tyle razy, ile razy dziecko będzie chciało, albo zmienić grę, żeby nie zostawało za często z tym doświadczeniem porażki. Nie jestem też za tym, żeby za wszelką cenę przegrywać z dzieckiem, ponieważ to gra jest okazją do tego, żeby uczyło się radzić sobie z porażką, żeby wyciągało wnioski ze swoich działań, no i żeby też uczyło się, co może robić wtedy, kiedy mu się to przydarza. Porażek jest pełno w życiu. W związku z tym taka porażka, którą może być przegrana w grze,
jest dobrą okazją do tego, żeby sobie uczyć z tym radzić. To, co jest ważne też, to to, żebyśmy sami się sobie przyjrzeli, jak my reagujemy w sytuacji porażki, wtedy, kiedy naprawdę gramy, naprawdę się angażujemy i przegrywamy, bo to pomoże nam też przyjąć trochę perspektywy, przyjąć perspektywę dziecka, przypomnieć sobie, jak to jest, ale też ważne bardzo jest, żebyśmy obserwowali, jak dziecko przeżywa swoją porażkę, żebyśmy pokazywali dziecku swoim zachowaniem, że w sytuacji, kiedy ktoś przeżywa porażkę, możemy empatycznie reagować, możemy mu pomagać w przeżyciu tej porażki i do tego służy na przykład też odzwierciedlanie techniki aktywnego słuchania, język serca, o którym piszą autorki różnych tekstów zamieszczonych na stronie kampanii. My swoim zachowaniem też modelujemy, jak radzenie sobie z porażką wtedy, kiedy przegrywamy, ale też modelujemy pokazujemy dziecku, czyli modelujemy, czyli pokazujemy dziecku, jak mogę się zachowywać jako uczestnik gry wtedy, kiedy ja wygrywam, a ktoś inny przegrywa. Ważne jest też to, jak dziecko przeżywa sukces. Dlaczego to jest ważne? No dlatego, że badania pokazują, że dzieci w wieku przedszkolnym, które potrafią wtedy, kiedy przeżywają sukces w grze, troszeczkę mniej się cieszyć, bo partner, który z nimi grał, przegrał i jest mu smutno, te dzieci okazuje się o wiele częściej mają korzystne relacje z rówieśnikami, mają, nie są odrzucane przez rówieśników, są chętnie wybierane jako partnerzy do zabawy. No i też takie zachowanie dziecka, że na przykład potrafi powiedzieć rówieśnikowi, z którym gra, to choć zagramy jeszcze raz, może za drugim razem będziesz miał więcej szczęścia, to świadczy też o tym, że dziecko jest już naprawdę na dużym, ma na wysokim poziomie rozwiniętą teorię umysłu, zdolność rozumienia drugiego człowieka, że już jest naprawdę całkiem na wysokim poziomie radzenia sobie ze swoimi emocjami i okazywaniem empatii. Dlaczego też gry planszowe mogą być według mnie dobrą okazją do wspierania rozwoju zdolności do samoregulacji? Wydaje mi się, że lepszą na początek niż gry elektroniczne, ponieważ one dostarczają mniejsze liczby bodźców niż gry elektroniczne, no to oznacza, że łatwiej jest też kontrolować dziecku i dorosłemu, pomagać mu w kontrolowaniu poziomu pobudzenia. Rodzic też może wpływać na tempo gry, a pośrednio na poziom pobudzenia dziecka. Wydaje mi się też, że łatwiej jest dziecku obserwować rodzica, a rodzicowi dziecko, bo w czasie takich gier planszowych często siedzą naprzeciwko siebie, a plansza nie przytrzymuje uwagi tak silnie jak urządzenia ekranowe. I to w największym skrócie wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo pani profesor Maria Deptuła, która jest konsultantką merytoryczną kampanii Pierwsze Kroki w Cyberświecie. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, gra planszowa, tak? A tyle okazji do rozwoju i do wspólnego spędzenia czasu z dzieckiem i do wspólnej zabawy, ale i wspólnej nauki. I to, o czym pani profesor wspomniała, niezmiernie ważne dla nas informacja. Dziecko uczy się tak zwanego odraczania przyjemności. Dziecko uczy się w praktyce tego, czym jest empatia w ramach teorii umysłu. Fantastycznie. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, na zakończenie różnych naszych prelegentów chciałabym zaprosić do połączenia z Szymonem Majewskim, ambasadorem kampanii i do podzielenia się swoimi impresjami z całej kampanii i z tego, co z niej płynie. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam. Dzień dobry, słychać mnie dobrze? Tak, tak. Tak, dzień dobry. Ja w ogóle jestem tutaj zachwycony, bo słuchałem przed chwilą pani profesor i ta historia o tym, o tej teorii umysłu i żeby dać koledze wygrać może za drugim razem. Ja to w ogóle byłem taki, jak byłem maluchem. Może nie maluchem, ale tam w wieku przedszkolnym dobrze grałem w szachy, to widząc, że mój
kolega sobie nie radzi, to ja po prostu potrafiłem nawet być tak empatyczny, że dać mu po prostu wygrać. Czyli nagle w połowie stwierdzałem, dobrze, to ja teraz gorzej gram w szachy. żeby się chłopak pocieszył. I tak potem mówiłem mojej mamie, Boże, mamo, on tak chciał wygrać. Ja to widziałem, że on tak chciał wygrać. Ale już tak wracając do tematu bycia ambasadorem, to w ogóle wielki dla mnie zaszczyt. Bardzo, bardzo dziękuję i to też przyznam szczerze, że ja przez ten rok to nawet nie dość, że, bo ambasador to jest taki ktoś, kto sobie tak wyobrażam, że nie wiem, jeździ limuzyną i go gdzieś dowożą i że ma takie życie trochę celebryckie, ale ja byłem takim czynnym ambasadorem, bo nawet wiele razy niosłem kaganek oświaty i rozświetlałem mroki tej niewiedzy, na przykład odwiedzając znajomych. Czy też nie tylko znajomych, jakichś dalszych tam znajomych i wchodząc właśnie do domu, gdzie były małe dzieciaki, mówiłem do nich, słuchajcie, jestem ambasadorem, pierwsze kroki w cyberświecie, co tu się w tym domu dzieje, proszę natychmiast zdać mi relacje, jakie tutaj panują, że tak powiem, regulacje, co się dzieje z telefonami, czy ich nie za dużo, ale zupełnie serio, rzeczywiście zdarzyło mi się na przykład, ponieważ moje dzieciaki to już mają tam w końcach 30. I tutaj powiem niesamowitą rzecz, mianowicie mój syn właśnie pół roku temu sprawił sobie stary telefon komórkowy, taki sprzed 15 lat, który nie ma dostępu do internetu, nie ma żadnych tam Instagramów i innych rzeczy, tych przelatujących rolek, tylko właśnie postanowił jakby, nazwijmy to, zwinąć się technologicznie i na przykład powiedział mi, że od tego czasu dużo lepiej śpi. To jest ciekawe, czyli tak a propos tego, co tu się pojawiało, niebieskiego ekranu, tego ekranu, który pobudza. Ale ja właśnie, tu jeszcze wrócę do tych moich wizyt i rozmów ze znajomymi, to ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Na przykład, że w jednej, i to co jest coś, co to dzisiaj padało podczas tej debaty, przepraszam, że używam takiego słowa, ale na przykład jedni z moich znajomych robią coś takiego, ponieważ właśnie ten przykład powinien iść od rodziców, że robią na przykład wspólny spacer, ale zasady są całej rodziny jasne od początku, bez telefonów. Czyli zróbmy sobie spacer bez telefonów. Albo na przykład pojedźmy dziś do miasta na wystawę bez telefonów. I nikt tych telefonów nie bierze, dzieciaki nie biorą, ale z zachwytem patrzą na to, że też rodzice tych telefonów nie biorą, czyli właśnie sobie wykuwają takie 2-3 godziny ze świata, który no już mocno jest związany z tym cyberświatem, bo wszyscy w tych telefonach siedzą. I to mi się strasznie podoba, czyli to już gdzieś tam zaczyna funkcjonować, też ludzie ten problem gdzieś tam zauważają, że jak nie masz tego telefonu, to się rozejrzysz i zobaczysz kawałek więcej świata. Oczywiście ten świat też jest w tym telefonie i tu jest bardzo fajna idea, żeby tak już w czambuł nie odrzucać, tylko na przykład wspólnie filtrować te treści i być takim, powiedzmy, rodzicem towarzyszącym, bo tam w tym telefonie też można znaleźć sporo fajnych rzeczy i nawet czasami dzieciaki same je wybierają i znajdują, tak jak właśnie córka mojej przyjaciółki, która, ta przyjaciółka do mnie przyszła zachwycona i mówi, słuchaj, kurczę, moja córka sama znalazła sobie, ja patrzę co, ogląda jakiś filmik i nagle się okazało, że to były jakieś właśnie filmiki edukacyjne typu na zasadzie, nie wiem, no na przykład jak skonstruowano motolotnie albo jak się na przykład buduje karnik dla ptaków, że nagle się okazuje, że te dzieciaki czasami też same mogą przypadkiem znaleźć jakąś fajną rzecz i to jest istotna też rola rodzica, że jeżeli na przykład nie znalazły, to wspólnie znajdować takie treści w tym internecie, które będą, powiedzmy, przyjazne. Także być takim, bo to też, żeby nie stać się takim rodzicem, który jak już wprowadza te regulacje, to staje się takim, nazwijmy to, strażnikiem tych regulacji, surowym, a samemu potem odpada w tym telefonie na kanapie i daje dzieciakom zły przykład. I żeby też tego nie zamienić w takiego właśnie, że tutaj chodzi taki, nie, tutaj nie, telefon nie, proszę odłożyć, bo to musi być coś, nazwijmy to takie jajko na miękko, prawda, żeby nie na twardo. Także jako ambasador to właśnie takie moje refleksje. Też się dużo nauczyłem, muszę powiedzieć, bo nawet teraz słuchając tych
rzeczy, to też parę tam mi się spraw zaświeciło w głowie, także jakby kiedyś jeszcze miał być ambasadorem, to już bym więcej wiedział. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że to bardzo odważnie, kiedy jesteśmy zaproszeni do domu znajomych i zaczynamy dopytywać, jakie to zasady związane z telefonem, bo jak się okaże, nie, że ich nie ma. Nie, tu powiem szczerze, że ja byłem takim łagodnym, powiedzmy to, ale tak mówiłem im, słuchajcie, jestem ambasadorem, pokazywałem plakietkę, no to wiadomo, że z władzami się inaczej rozmawia. Absolutnie, tutaj jest kwestia autorytetu. Świetnie, ale przemysł. Myślę, że każdy z nas mógłby takim domowym ambasadorem wśród swoich znajomych i rodziny, aby na miękko pewne treści przemycić, zaproponować. Wiesz, bo ja słyszałam, że może to tam trochę później ten telefon, bo zobacz, można zagrać w jakąś grę. Możemy przynieść pod pachą jakąś prostszą grę planszową i zaproponować zabawę. Ale to, czego to wymaga, to odrobiny przygotowania po naszej stronie i gotowości do poświęcenia czasu dziecku, a nie temu, co byśmy chcieli, tak, rozmawiać z samymi rodzicami na przykład. Czyli jak mamy dzieci, jak współpracujemy z dziećmi, to ten czas też powinien być dla dzieci. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przemysła, pojawiło się kilka pytań. Na jedno pytanie już dr Blanka Poćwiardowska odpowiedziała. Ja je przeczytam, bo to jest bardzo ważne pytanie i bardzo ważna odpowiedź. Dzieci często dostają tablet czy telefon w samochodzie, żeby się nie męczyły, żeby rodzice mogli się skupić na prowadzeniu. To praktyczne i skuteczne. Co z tym zrobić? Pytanie trochę, czy to jest ok, czy to nie jest ok. I pozwolę sobie odczytać tę odpowiedź. Warto przygotować się do podróży, planując konkretne zabawy. Na przykład wymień wszystkie żółte rzeczy, które widzisz za oknem, a potem żółte i okrągłe. Tutaj trochę zmieniamy i robimy trochę mniej szerokie te reguły. Kto pierwszy zauważy za oknem wysokie drzewo? Konia, zielony dom i tak dalej. Wspólne rodzinne śpiewanie piosenek, tablice ścieralne do rysowania, pacynki do odgrywania bajek, słuchanie bajek w formie audiobooków, tak? To się jeszcze tutaj u nas nie pojawiło, ale słuchanie bajek w formie audiobooków, czy nawet bajek, które nazywają się bajkami terapeutycznymi, czy bajkami takimi, które edukują o emocjach, to są bardzo wartościowe materiały. Świetnie sprawdzają się książeczki z naklejkami, o ile dziecko nie ma choroby lokomocyjnej, tak? No bo to jest kwestia też akomodacji oka i takie elementy mogą pomóc przetrwać podróż, nawet dłuższą. Ale mamy również pytanie, trudne pytanie i tutaj też zaproszę, bo już mamy na wizji panią doktor Blankę Poćwiardowską. A co jak mleko się rozleje? Co jak mamy sytuację, kiedy rodzic podejrzewa, że te symptomy uzależnienia, nadużywania i negatywne konsekwencje w dużym wymiarze są obecne? Co wtedy zrobić? Czy to tylko do terapeuty, czy coś rodzic w przedszkole może jeszcze spróbować zrobić samodzielnie? Wydaje mi się, że tutaj ważne byłoby, żeby to rodzice spróbowali wprowadzić pewne zmiany na początek. Jeśli jest im za trudno, to bardziej oni potrzebują takiego wsparcia, żeby dowiedzieć się, jak te zasady wprowadzić i co można w tej sytuacji zrobić, ale byłabym za tym, żeby zacząć od działania, włączenia rodziców, wsparcia rodziców do tego, żeby zaczęli zmieniać tę rzeczywistość dziecka. Bardziej skoncentrowani się na wspólnych zabawach, na wspólnym działaniu, znosili te frustracje, które na początku może się pojawić, dążyli do tego, żeby przekierowywać uwagę dziecka na te czynności, które mogą sprawić mu przyjemność, które wcześniej, zanim ten smartfon, tablet się pojawił, sprawiały mu przyjemność. Od tego bym zaczęła. Jeśli rodzice natrafiliby na opór dosyć duży albo spotkaliby się, zmierzyliby się z własną frustracją, to z pewnością przydałoby się wsparcie jakiegoś profesjonalisty, który krok po kroku pomógłby im wprowadzić te zasady, przestrzegać ich i wesprzeć ich w rozwijaniu takich umiejętności wychowawczych, które mogłyby pomóc im wprowadzić te zmiany. A dopiero na końcu, jeśli to nie zadziałałoby, być może potrzebna byłaby pomoc terapeuty, pomoc osoby z zewnątrz, która po nawiązaniu odpowiedniej więzi uczyłaby dziecko za pomocą zabawy, bajek terapeutycznych, jak radzić sobie z frustracją, z napięciem i jak odnajdować radość w tych aktywnościach, które mogą być codzienne, naturalne i związane ze światem rzeczywistym.
Dobrze. Proszę Państwa, jeszcze jakbym mogła poprosić panią doktor Bogusławę Bukowską. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no podkreślając to, co przed chwilą powiedziała koleżanka pani Blanka Poćwiartowska, oczywiście najważniejsza jest próba wdrożenia pewnych zasad czy standardów, takich, o których już tutaj mówiliśmy, czyli to, co działa w profilaktyce, w zapobieganiu rozwinięcia się jakichś problemowych wzorów korzystania z mediów, równocześnie jest korzystne i w pewnym stopniu może być skuteczne wtedy, gdy mówimy już o sytuacji, gdy problem rozwinął się, czyli wtedy, kiedy to mleko wylało się. To są jednak te same standardy i procedury postępowania, te same zalecenia czy rekomendacje. Niemniej jednak chcę Państwu też powiedzieć, że wtedy, kiedy mamy takie poczucie jako rodzice, że potrzebujemy tego wsparcia zewnętrznego, to oczywiście najlepiej udać się do placówki, do terapeuty, którzy mogą nas w tym procesie wprowadzania głębszych zmian wesprzeć. I od ponad roku są w Polsce realizowane tak zwane programy pilotażowe, które właśnie są realizowane w placówkach leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży. To są już programy terapeutyczne, które przede wszystkim są adresowane do rodziców i do dzieci, u których występują już takie problemy związane z używaniem mediów cyfrowych, z którymi rodzice sami nie potrafią sobie poradzić. To są programy realizowane w 12 w tej chwili placówkach w Polsce i to, co jest ważne, one są oceniane pod względem tego, jaka jest ich skuteczność i rekomendacje, które będą płynęły z tej oceny skuteczności, będą wdrażane we wszystkich placówkach leczenia tego typu problemów w Polsce. Chcemy stworzyć pewien standard programów, pewnej oferty, która powinna być realizowana w placówkach pomocowych dla dzieci i młodzieży z tego typu problemami. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, i ostatnie pytanie, takie trochę domykające, bo przed chwilą pani doktor Bogusława Bukowska powiedziała o programach terapeutycznych, które są kierowane do dzieci, młodzieży i oczywiście rodziców. Wtedy, kiedy ten problem już zaczyna wyglądać jak uzależnienie, jest bardzo poważny. Pani doktor Blanka Poćwiartowska powiedziała, co można zrobić w przypadku przedszkolaków, którzy wykazują już takie niepokojące symptomy, więc najpierw my wdrażamy pewne, jako rodzice, pewne zmiany, testujemy, rozmawiamy ze specjalistami i na koniec, jeżeli kilka tych elementów nie zadziała, to wtedy kierujemy nasze kroki do terapeuty. A pytanie jest, a czy w związku z tym, że coraz wcześniej dzieci zaczynają korzystać i że to korzystanie prowadzi do szeregu negatywnych konsekwencji, czy rozważali Państwo jako Krajowe Centrum wdrożenie czy zaplanowanie takiej kampanii do jeszcze młodszego odbiorcy, czyli dla rodziców, opiekunów, dzieci w wieku żłobkowym? Że tak powiem. Proszę Państwa, wiemy z badań i z praktyki klinicznej, że im wcześniej zaczniemy taką edukację rodziców, tym jest to korzystniejsze i stwarza szansę na uniknięcie różnego rodzaju problemów w przyszłości. W związku z tym Krajowe Centrum, nie mogę powiedzieć, że planuje, ale na pewno w perspektywie jakichś kilku miesięcy będzie myślało o tym, aby taką kreację kampanii zaplanować czy przeprowadzić wspólnie z ekspertami zewnętrznymi. Aczkolwiek zdajemy sobie sprawę, że to nie mamy tutaj dużo doświadczeń na tym polu. To są pierwsze kampanie, które w Polsce realizujemy, adresowane do rodziców tak małych dzieci, ale z całą pewnością dołożymy wszelkich starań we współpracy, podkreślam, z ekspertami, żeby tutaj tego typu działania zaplanować. Ale też chcę jednak zwrócić uwagę, że to nie tylko same kampanie powinny być realizowane, ale jednak często mówi się o takim przedmiocie jak wychowanie do korzystania z mediów i myślę, że to jest jakieś zadanie perspektywiczne, takie, o którym warto pomyśleć, czy już właśnie w
przedszkołach, w szkołach. Jednak na ten temat powinno się mówić także w takich instytucjach właśnie zinstytucjonalizowanej, zorganizowanej opieki nad dziećmi i młodzieżą, czyli w szczególności mam na myśli przedszkola i szkoły, aby wesprzeć rodziców w tym procesie uczenia dzieci, korzystania w sposób właściwy z mediów cyfrowych. Także to zadanie na pewno przekracza i wykracza poza tylko i wyłącznie zadania Krajowego Centrum czy Ministerstwa Zdrowia, ale to jest zadanie także dla wielu, wielu innych instytucji. Bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nie będę podsumowywać całości, bo całość była bardzo zwięzła i konkretna, ale chciałabym zwrócić się do Państwa, do dziennikarzy, do blogerów, do osób zajmujących się tą tematyką o wsparcie w rozpowszechnianiu tych informacji, bo mamy absolutne przekonanie, że merytorycznie te treści zostały przygotowane prawidłowo, one są oparte o wyniki badań, to nie jest wróżenie z fusów i to, czego potrzebujemy, to z tą wiedzą i z tymi przykładami rozwiązań przebić się do jak najszerszego grona i najróżniejszymi kanałami. Zatem zachęcamy do korzystania. Wszystkie te materiały są bezpłatne, wszystkie, które są dostępne, są przygotowane. Zatem bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział. Pani doktor Bogusławie Bukowskiej z Krajowego Centrum. Za chwilkę jeszcze poproszę o domykający komentarz. Pani doktor Jolancie Jarczyńskiej i osobom specjalistom, którzy się z nami połączyli. Pani doktor Blance Poćwiartowskiej, pani profesor Marii Deptule i naszemu ambasadorowi kampanii Szymonowi Majewskiemu. Dziękuję bardzo. Przepraszam, ale chciałam powiedzieć, że materiały, które już są w kampanii, one dotyczą również małych dzieci od urodzenia do drugiego roku życia, tak samo jak w okresie przedszkolnym, ponieważ wtedy, kiedy autorki przygotowywali materiały, zwykle sięgali od tego pierwszego momentu, od narodzin dziecka, od tego wczesnego okresu życia, więc bardziej myślę, że może trzeba pomyśleć o dystrybucji w tej, niż o projektowaniu nowych rozwiązań specjalnie dedykowanych rodzicom tych dzieci. Tak mi się wydaje na podstawie materiałów, które znam. Świetnie, czyli proszę Państwa, możemy rozszerzyć to, co już mamy. Absolutnie dystrybucja poszerzona o rodziców, opiekunów, dziadków, tych najmłodszych dzieci, które jeszcze do przedszkola nie dorosły. Bardzo, bardzo dziękuję za ten komentarz, pani profesor. Pani doktor Bogusławie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, właściwie prawie wszystko już zostało powiedziane, w związku z tym nie pozostaje tylko podziękować wszystkim ekspertom, którzy brali udział w przygotowaniu, opracowaniu tej kampanii i przeprowadzeniu, także naszemu wspaniałemu ambasadorowi, panu Szymonowi Majewskiemu oraz Fundacji Poza Schematami, która była głównym wykonawcą i pomysłodawcą wszystkich tych obszarów, pomysłów, zagadnień, które tutaj Państwo mieli prezentowane. Kampania na pewno będzie, proszę Państwa, w pewien sposób dalej kontynuowana poprzez to, że będziemy starali się docierać do kolejnych i kolejnych grup rodziców, czy do kolejnych instytucji, które mają kontakt z rodzicami. To, co jest dla nas bardzo ważne, to aby rodzice zwrócili uwagę, że media cyfrowe mogą być źródłem wielu inspiracji, pewnym zasobem do tego, aby promować i w jakiś sposób kształtować rozwój dziecka w sposób pozytywny, ale też mogą stanowić zagrożenie. I dlatego to towarzyszenie dziecku, to co tutaj było tyle razy powiedziane, jest taką kluczową informacją, którą chcielibyśmy, aby rodzice zapamiętali i aby zechcieli skorzystać z tych wskazówek, z tych rekomendacji, które zostały dla nich przygotowane. Chcę podkreślić, że te rekomendacje są rekomendacjami prostymi, naprawdę możliwymi do wdrożenia w życie, w takiej codziennej praktyce, to nie wykracza poza nasze możliwości. Nie musimy ich wszystkich od razu stosować. Można zacząć od kilku wybranych, kluczowych, które nam się jako rodzicom wydają, że są najważniejsze. Bardzo, bardzo serdecznie Państwa do tego zachęcamy i zachęcamy do tego, żeby pełnić też taką rolę ambasadorów tej kampanii, o której wspomniał nasz ambasador, pan Szymon Majewski. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.